Adelokeinu shebashamayim uva'aretz. Shnayim mi yodeya, shnayim ani yodeya. Shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamayim uva'aretz. Shlosha mi yodeya, shlosha ani yodeya. Shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamayim uva'aretz. Arba mi yodeya, arba ani yodeya. Arba imavot, shlosha avot, shnei luchot habrit, echad elokeinu shebashamayim mówi nam o tym, co było w przeszłości, czyli o naszej historii.
bliżej, bo tu jest dużo wolnego miejsca. Ale ma też aspekt eschatologiczny, to znaczy mówi nam o tym, że przyjdzie kiedyś Mesjasz i wszyscy na niego ciągle oczekujemy. Otóż jest pewien aspekt czytania Torze w związku z tym świętem. Mianowicie, kiedy Mojżesz pyta wypoistego, jakie jest jego imię, ten odpowiada Hije Asher Hije, czyli w czasie imperfektum. Będę tym, którym będę. Będę tym, którym będę, ponieważ jest to czas niedokonany, a więc z punktu widzenia biblijnego czas przyszły. A więc dzisiaj, kiedy wspominamy właśnie Epifanię, kiedy objawienie na Synaju, kiedy wspominamy wyjście z Egiptu, myślimy także o wiekuistym, który będzie tym, którym będzie. Jeszcze raz wesołych świąt wszystkim. Ci, którzy zostają, bardzo proszę o uspokojenie swoich dzieci na następnych 15 minut. Będzie Birkat Hamazon, czyli błogosławieństwa po jedzeniu. Potem Halel, czyli zespół psalmów, które czytamy na święta. I na koniec parę piosenek. Dziękuję. Który jest związany z tym, o czym mówiłem, czyli z przyjściem, z oczekiwaniem na przyjście Mesjasza. Na stronie 46 jest jeszcze jedno błogosławieństwo nad winem. 46 w środku. I potem wyrażamy nasze oczekiwanie na Mesjasza w ten sposób, że wierzymy głęboko w to, że zapowie go prorok Eliasz. Otóż napełnia się następny piąty kielich, ale tylko jeden tu na stole, tym głównym. Otwiera się drzwi i zaprasza się proroka Eliasza, aby wszedł i spełnił ten kielich przy otwartych drzwiach. Oh,
Lecz ulega Bogu, gdy się rojem,
Uwaga teraz, bo życzenie wszystkim, abyśmy się spotkali w następnym roku w Jerozolimie. Na wycieczkę. Aby jednej bajsowy kuchoj, bym haju, bym haju, beju majny bekuchoj. Ail benai, benai, bajsku bekuchoj. Buchem hi, udol hi, dubil hi, hudy hi, musik hi, zakaj hi, kusip hi, jednej bajsowy kuchoj, bym haju. Bin Hayu, Beyo Mahini Bekuoi, Ay Benai, Ay Benai Benai, Baisu Bekuoi, Udem Hi, Yufeti, Kabir Hi, Numeti, Meira Hi, Noivu Hi, Ibde Baisoi Bekuoi, Bin Hayu, Bin Hayu, Beyo Mahini Bekuoi, Ay Benai, Ay Benai Benai, Baisu Bekuoi. Echot mi yodaiya, echot formalnie zakończyliśmy porządek sederu, a więc to już koniec, ale można siedzieć, cieszyć się świętem, cieszyć się wolnością, oczekiwaniem na Mesjasza i tym, że możemy jeść masę, spełniać swoje mitwo, zapowiedzi gminy. Jutro, jak zwykle, rano szachwit świąteczny, o godzinie 9.30 zaczynamy, ktoś będzie później też dobrze. Po szachwicie kidusz, wszyscy powinni przyjść i wieczorem znowu seder, drugi seder. Już normalnie w stołówce, jak zwykle co roku w stołówce, ponieważ tam mamy sposób wygodniej, mimo że nie jest tak wspaniale jak tutaj. W piątek rano znowu szachwit świąteczny, kidusz, a wieczorem szabat. Tak samo jak.